kochani, witam Was na kanale Kraina Bajki. Czy Wy macie pojęcie, z czym dzisiaj do Was przychodzę? Nigdy nie zgadniecie. Otóż przysłali mi taką wielką paczuchę. To jest paczucha od firmy Serwis Media Zawada. Ta firma jest jednym z liderów na rynku wydawnictw dziecięcych i młodzieżowych, więc w środku będą się znajdować książeczki jakieś. Czy jesteście ciekawi, co tutaj się kryje? Bo ja bardzo! Kochani, tylko spójrzcie, co znalazłam między innymi w naszej tajemniczej paczce. Oto są książeczki z naklejkami LOL Surprise. W środku czeka dla nas wiele zadań, które zaraz razem rozwiążemy. Te książeczki możecie kupić na stronie książeczkibajeczki.pl. No to co? Bierzemy się do roboty. Otwieramy naszą książeczkę. O, mamy stronę tytułową. A co dalej? Ojojoj, poznajmy się. Opowiedz nam o swojej kolekcji LOL Surprise. Możemy tutaj narysować swoją ulubioną laleczkę LOL Surprise. Jakie dodatki do lalek kolekcjonujesz najchętniej? Którą lalkę lubisz najbardziej? Do jakiego klubu należała Twoja pierwsza lalka? Którą lalkę chciałabyś dodać do swojej kolekcji? Możecie to uzupełnić albo napiszcie w komentarzach, odpowiedzcie na te pytania. Jestem bardzo ciekawa, która laleczka LOL Surprise jest Waszą ulubioną. Na żółto i na niebiesko. Laleczka Neon Cutie wyróżnia się z tłumu dzięki swojemu stylowi. Pokoloruj jej kreację według wzoru i spraw, żeby stała się wyjątkowa. Tutaj należy przykleić naklejkę, które znajdują się tutaj. No, gdzie mamy tą laleczkę, której szukamy? Sprawdźmy jeszcze raz, jak ona wygląda. Ma wielkie okulary, koczka i sukienkę z kokardkami. No dobra. Gdzie jest? O, widzę. Znalazłam. Nie, to jest ta? To nie ona. Tu jest! No jak mogłam ją przeoczyć? No to odklejamy. I przykleimy w to miejsce. O tak. Teraz możemy ją pokolorować według tego wzoru. Zobaczymy, co dalej się skrywa w naszej książeczce. O, na scenie. Tutaj musimy przygotować laleczkę do wyjścia na scenę. Musimy ją ubrać w jakieś niepowtarzalne barwy. Następna strona to nowa przyjaciółka. Musimy wyobrazić sobie tutaj całkowicie nową, niepowtarzalną laleczkę LOL Surprise i możemy ją tutaj zaprojektować. No to co? Zaprojektujemy taką laleczkę? Spójrzcie tylko, zaprojektowałam moją własną laleczkę LOL Surprise oraz jej siostrzyczkę. Jakie nadać jej imię? Bo ja nie mogłam wymyśleć. Napiszcie w komentarzu imię dla tej laleczki oraz jej siostrzyczki. Zobaczmy, co jest dalej. Najpiękniejszy kostium. Tutaj każą nam wkleić swoje zdjęcie w kostiumie ulubionej postaci. Albo mamy narysować siebie w takim przebraniu. O, nie wiem, czy mam takie zdjęcie. Chyba trzeba nadrobić zaległości. Zapraszamy do tańca. Tutaj mamy grę. I jest tutaj instrukcja. Do czego potrzebujemy do tej gry? Kostki i kompana do tańca. Jak się bawić w tą grę? Należy rzucić kostką 3 razy i za każdym razem zapisać liczbę oczek. Każdej liczbie odpowiada taneczny krok. Przeczytaj dokładnie ich opis i zacznij tańczyć. O, myślę, że to będzie naprawdę super zabawa. Pod jedynką kryje się skacz i klaszcz w dłonie. Pod dwójką obróć się kilka razy, ale uważaj, może ci się zakręcić w głowie. O tak. 3. Połóż ręce na biodrach, zakręć kółeczko i jeszcze jedno. Ojej, rzeczywiście. 4. Ręce w górę, jakbyś chciała dotknąć nieba. 5. Pochyl się i dotknij rękoma stóp. 6. Wysłuchaj się w rytm i improwizuj. Ojej, ale może być naprawdę fajny taniec. Takie losowanie. Byśmy mogli naprawdę bardzo fajną choreografię stworzyć. Tutaj również musimy przykleić nasze laleczki. Ale to potem. Za kurtyną. Tu też jest gra. Ale tutaj przeszkadzają nam naklejki. Trzeba je oderwać z środka. O rany. Czego potrzebujemy? Pionków, kostki, no i partnerki do gry. A jak w to się gra? Mamy tutaj instrukcję. Punkt pierwszy. Ustawcie pionki na polu start. Drugi. Po kolei rzucajcie kostką i przesuwajcie pionki do przodu. Zaczyna młodsza z was. 3. Jeśli staniesz na polu specjalnym z LOL Surprise, postępuj zgodnie z instrukcją. Wygrywa ta, która pierwsza dotrze do pola z biletem. Uwaga, uwaga, znalazłam kompana do gry. Oto Kajtek. Kajtek, przywitaj się. Dzień dobry. Oto Kajtka, ręce, pokaż swoją dłoń. O tak. No dobra, znaleźliśmy pionki. Jak widzicie, też przykleiłam nasze laleczki. I znalazłam kosteczkę. Więc zabieramy się do gry. Kto jest młodszy? Ja. Kajtek jest młodszy, więc zaczynasz. 2. Przesunąć ci? Kajtek będzie niebieskim pionkiem. 1, 2. Wow! Super Bibi przybywa na ratunek. Jej. Rzucasz jeszcze raz. Ju. 5. Jak to możliwe? Od razu już ci tak dobrze idzie. 1, 2, 3, 4, 5. Opowiadacie sobie dowcipy z EatBaby. Tracisz kolejkę. Ha! No to ja rzucam 2 razy. Uwaga. 1, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Czemu 5, a jest na 6? Tu jest 5. I drugi raz. Wow, 3. 1, 2. O, teraz jak tracę kolejkę. No nie, dobra. I 6. Wow, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow, tak jest. A nie, jeszcze raz ty. No przecież ja straciłam kolejkę. 3. No. 1, 2, 3. 3, dobra, teraz ja. I ciach. 1. No coś mi się wydaje, że chyba wygrasz. No widzisz. I 4. No serio! 1, 2, 3. Serio! Myślałam, że ta gra będzie dłużej trwała. No trudno. Brawo, gratuluję ci, Kajtek. Dobra, zabieramy się do przeglądania dalej naszej książeczki. W kolorach tęczy. Bibi Pop wie, że nie ma rzeczy niemożliwych, jeśli się tylko wierzy w siebie. Chwyć kredki i spraw, żeby lalka wyglądała jak najpiękniej. O tak, możemy sprawić, by Bibi Pop wyglądała cudownie. Bo teraz jest taka biała, nudna. Jedziemy dalej, do tekstylu. EatBaby pragnie wszystkiego, co najlepsze. Oto dlaczego wybrała stylistkę swojej najnowszej kreacji. Zaprojektuj nową sukienkę i pokoloruj ją. Nową sukienkę. Do jakiego klubu należysz? Każdy klub LOL Surprise jest niepowtarzalny. Odkryłaś już, do którego należysz? Jeśli nie, odpowiedz na pytania. No to co, robimy mały teścik? Jak opiszesz swój styl? A. Oczywiście noszę się bajecznie i z klasą. B. Zawsze i wszędzie przebrana. To jest to, co lubię najbardziej. C. Wyjątkowo, zuchwale, kolorowo. Urodziłam się, by się wyróżniać. D. Pięknie i wygodnie. Jestem ciągle w ruchu. Jaką odpowiedź mam zaznaczyć? Myślę, że D. Następne pytanie. Co lubisz robić w wolnym czasie? A. Zakupy. Jeszcze raz zakupy. B. Oglądam filmy w domu lub w kinie. C. Odpoczywam i słucham muzyki. D. Biegam, skaczę i ćwiczę. Ile się da? Co ja robię w wolnym czasie? Oglądam filmy. Zaznaczam odpowiedź B. Kolejne pytanie. Które z tych marzeń mogłoby być Twoje? A. Własna kolekcja modowa. B. Główna rola w filmie. C. Koncert ulubionego zespołu. D. Mecz ulubionej drużyny. Biorę B. I ostatnie pytanie. Jak opiszesz swoją byfy? A. Elegancka, zafascynowana bez reszty modą. B. Aktorka, która zagrała właśnie główną rolę. C. Zakochana w muzyce DJ-ka. Wszędzie szuka rytmu. D. Sportsmenka. Myślę, że D. Chociaż nie wiem. No, może być. I uwaga. Się zaraz okaże, do jakiego klubu należymy. Okazało się, że mam tyle samo odpowiedzi B, jak i D. Czyli mogę należeć do dwóch klubów? B. Piszą tutaj. Świetnie, to jest prawdziwe aktorstwo. A D. Gotowe na zwycięstwo. Zobaczmy, jaki klub nam przysługuje, gdy mamy większość odpowiedzi B. Oto teatr klub. Na scenie czujesz się jak w domu. Publiczność to twoja rodzina. Kochasz kostiumy i uwielbiasz występować. Urodziłaś się, by grać na scenie. No dobra, no to sprawdźmy, do jakiego klubu trafiliśmy, mając najwięcej odpowiedzi D. Athletic Club. Z pewnością nie jesteś leniuchem. Zawsze w ruchu. Na obozie, na wycieczce. Nieważne. Jesteś wysportowana i uwielbiasz zdrową rywalizację. A także z twoją byfy czeka na ciebie Athletic Club. Jej! Napiszcie w komentarzach, co wam wyszło. Do jakiego klubu wy należycie? A może należymy razem do jakiegoś klubu? Napiszcie w komentarzach. Najlepsza fotka ever. Jesteś gotowa, żeby pstryknąć selfie? Użyj tych dodatków, żeby wyglądać bardziej oryginalnie. Baw się razem ze swoją przyjaciółką. Potrzebujesz nożyczek z zaokrągłymi końcówkami, żeby sobie nie zrobić krzywdy. Taśmy klejącej, patyczków do szaszłyków lub ołówków. I wtedy zrobimy taką fotobudkę. Tutaj mamy wkleić fotografię ze swoją przyjaciółką, w której wykorzystaliśmy oto te gadżety. Musi być to świetna zabawa. No i koniec, ostatnia strona. Jedyna w swoim rodzaju. Diva. Wyjaśnia swojej młodszej siostrzyce, że oryginalność nigdy nie wychodzi z mody. Połącz kropki, a następnie pokoloruj obie piękności. Tak zaprezentowała się nasza książeczka LOL Surprise. Naprawdę ma wiele wspaniałych zadań i wiele prześlicznych naklejek. Niestety wszystkich nie zdążyliśmy zrobić, ale to nic. Zostawiam to wam. Napiszcie w komentarzach, czy mieliście już przyjemność rozwiązać wszystkie zadania? No to co? Widzimy się następnym razem. Pa!